Cztery młode sokoły wędrowne, nowy przychówek pary gniazdującej na kominie elektrociepłowni gdyńskiej, już zaobrączkowane. Ptaki wykluły się 5 tygodni temu, a zaobrączkowanie pomoże w identyfikacji i obserwacji ptasiej młodzieży. Dziś w Gdyni odbyło się obrączkowanie sokołów wędrownych. Ja trzymam jednego z tych czterech zaobrączkowanych właśnie. Patrząc na te piskręta, jeszcze tego nie widać, ale sokół wędrowny jest największym krajowym lęgowym gatunkiem sokoła. Kiedyś był dość powszechnie występującym ptakiem na prawie całej kuli ziemskiej. W latach 50. ubiegłego wieku prawie wyginął wskutek działalności człowieka. 30 lat temu rozpoczęto w Polsce program reintrodukcji, czyli ponownego wprowadzania tego gatunku w stare miejsca. Pierwsza para lęgowa pojawiła się w Polsce na Pałacu Kultury w 1998 roku. Na kominie w elektrociepłowni gdyńskiej życie sokołów można podglądać od 6 lat. W elektrociepłowni gdyńskiej zaobrączkowaliśmy 4 młode sokoły, 2 samczyki, 2 samiczki. Dostały obrączki ornitologiczne, obserwacyjne. W tej chwili wjeżdżają z powrotem na komin i czekamy, co z nimi będzie dalej. Najlepszym okresem do obrączkowania sokołów jest okres 3 tygodni. Wtedy już są na tyle duże, że możemy założyć im obrączki i nie spadną, nie zrobią im krzywdy. A jeszcze na tyle małe, że nie są bardzo agresywne, jeszcze się bardzo nie bronią i można je to spokojnie przeprowadzić. Gdyby były starsze, to byłaby taka troszkę walka, bo trochę by się broniły za bardzo. Niepotrzebna przepychanka. Rodzicami zaobrączkowanej czwórki ptaków jest Bryza i Bosman. Para, która w Gdyni ma stałe gniazdo od 7 lat. Do tej pory gdyńskie sokoły doczekały się 20 piskląt. Mamy porówno, mamy 2 samiczki, 2 samce. Stan zdrowotny raczej bardzo dobry, dobrze odkarmione, żwawe. Widać, że rodzice dbają, żadnych chorób chyba widocznych. Także powinno być wszystko dobrze. Generalnie przy restytucji gatunków, czyli jak się odbudowuje gatunki w naturze, to już są standardowe rzeczy, żeby wiedzieć, w którą stronę idzie genetyka, pokrewieństwo, czy nie ma imbredu, czyli pokrewieństwa zbyt bliskiego między rodzicami. To nam pozwala potem planować dalsze działania w odbudowie gatunku. Młodym sokołom zakładamy obrączki. Jedną taką ornitologiczną, specjalną, którą możemy odczytać z bliska, a drugą taką znacznikową, którą możemy odczytać posiadając na przykład lunetę bądź lornetkę. Obrączki są takim dowodem osobistym, paszportem dla ptaka. Poprzez odczytanie obrączki wiemy, skąd pochodzi, kiedy został wykluty, gdzie się przemieszcza, jaka jest trasa jego lotów. Wiele informacji możemy pozyskać dzięki odczytaniu właśnie takich obrączek.